Filip Pazderski, dyrektor programu Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego, Instytut Spraw Publicznych. Witam pana. Dzień dobry. I Patryk Wachowiec, analityk prawny, Forum Obywatelskiego Rozwoju. Witam. Dzień dobry. Zgodnie z zapowiedzią będziemy rozmawiać o finansowaniu partii politycznych, a szczególnie takich partii jak PiS i Solidarna, teraz Suwerenna Polska. Swoją drogą ciekawe, czy zmiana nazwy tutaj będzie przez panów łączona z finansowaniem jako takim. No, generalnie chodzi o ustalenia, z których wynika już chyba niezbicie, że Fundusz Sprawiedliwości, mający wspierać ofiary przestępstw, był politycznym łupem i taką skarbonką partii Zbigniewa Ziobry. I działo się to za zgodą i wiedzą Prawa i Sprawiedliwości, bo PiS po tym, jak nie podzielił się z ziobrystami subwencją, oddał mu fundusz do dyspozycji. I teraz pytanie, jakie w państwie prawa, w obszarze właśnie finansowanie partii politycznych powinno rodzić to konsekwencje? No wydaje mi się, że w pierwszej kolejności to powinien być apel do Państwowej Komisji Wyborczej. Jesteśmy w miarę świeżo po wyborach parlamentarnych. Trwa rozliczanie dokumentów z kampanii wyborczej. I to jest moim zdaniem najlepszy okres do tego, aby Państwowa Komisja Wyborcza wystosowała pismo do Prawa i Sprawiedliwości, do Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości z prośbą o dokumenty i po kolei rozliczała i to kwestie Funduszu Sprawiedliwości, ale pamiętamy, mieliśmy jeszcze różnego rodzaju czeki, festyny, pikniki rodzinne 500+. Tego wykorzystywania zasobów państwa w kampanii wyborczej mieliśmy bardzo dużo, co pokazują raporty organizacji pozarządowych, które bardzo skrupulatnie to monitorowały. I tak jak mówię, w pierwszej kolejności PKW, później zapewne prokuratura. No ja bym też tutaj dodał, aby nawet wzmocnił ten głos, że to przede wszystkim powinno pójść zawiadomienie do prokuratury. To jest jedna rzecz, bo to prokuratura ma też wszelkie kompetencje. PKW nie jest organem śledczym, samo z siebie nic. PKW nie jest organem śledczym, PKW tak. Też nie ma kompetencji niestety i zasobów również, żeby mogło samoistnie, sama z siebie przeprowadzić jakiekolwiek dochodzenie. PKW niestety tak to zostało uregulowane przez ustawodawcę, który, trzeba też tutaj dodać, nie wykazuje chęci, żeby zmienić tę sytuację, bo jest to też również dla niego i dla niej wygodne, dla osób, które zasiadają w parlamencie. Nie chce tego zmienić. I PKW się zajmuje głównie tą właśnie kontrolą, to o czym pan powiedział, ex post, dokumentów, które otrzymuje już po wyborach. W związku z tym już jest dawno po wyścigu wyborczym, jakby wyniki są ogłoszone, też nie ma możliwości zebrania tych informacji o tym, co się działo wcześniej, więc PKW też może być trudno w takim sensie prawnym połączyć te dwie kropki, znaczy połączyć te dane dotyczące wydatków z Funduszu Sprawiedliwości z prowadzoną kampanią, aczkolwiek mimo tego, że wydawałoby się to dziwne, bo wszyscy, no, mamy co do tego prawie, że pewność i widzimy to teraz, no, czy słyszymy w tych nagraniach, że tak właśnie było. Natomiast takim organem, który jest do tego powołany, to jest prokuratura. I warto dodać, że również mam inne jeszcze instytucje kontroli obywatelskiej. W tym wypadku przede wszystkim taką instytucją, bo mówimy o wydatkowaniu środków publicznych, jest Najwyższa Izba Kontroli. Państwowa Komisja Wyborcza może przyjąć sprawozdanie, może je odrzucić i wtedy partia, komitet wyborczy może zwrócić się do Sądu Najwyższego, aby odwołać się do Sądu Najwyższego, aby ten przyjrzał się sprawie. Te sprawozdania z zeszłorocznych parlamentarnych wyborów jeszcze nie zostały w 100% przez komisję zweryfikowane. To ma nastąpić w lipcu. Dzisiaj w sukurs PKW wydaje się, że idzie minister sprawiedliwości Adam Bodnar, który mówi, że jest przygotowany raport, który zbiera informacje dotyczące tego, jak finansowane były partie polityczne i być może będzie to punkt wyjścia albo zasilenie stanu wiedzy PKW, żeby rzeczywiście te sprawozdania weryfikować skrupulatniej. Pikniki 800+, pieniądze na ich sfinansowanie resort rodziny dostał od premiera z jego rezerwy, kwota 10 milionów. Jeszcze jeden przykład. Uwolnienie od opłat autostrad państwowych. Sama promocja 2,5 miliona złotych, również z rezerwy premiera. Realizacja obietnicy, bo przecież to była obietnica Prawa i Sprawiedliwości. W sumie 52 miliony złotych i teraz wszystko to w sytuacji, w której limit PiS-u na wydatki w kampanii, tej do wyborów parlamentarnych, to prawie 39 milionów złotych. No jak się doliczymy do tego wydatki w paru innych ministerstwach, chociażby w Ministerstwie Edukacji Narodowej, sportu. Program Wiele Plus Sportu, Kultury również, Fundusz Budowy czy Przebudowy Dróg Publicznych,
to chyba niedokładna nazwa, ale chodzi o cel, który też był kierowany tylko i wyłącznie do tych samorządów, gdzie włodarzami byli... Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych. Okay, tak, bardzo dziękuję. Który był kierowany tylko do tych samorządów, gdzie byli włodarze współpracujący czy powiązani z partią władzy. Jakbyśmy się to uzbierali, to by się okazało, że ten limit został kilkukrotnie przekroczony i niestety, kończąc też pytanie poprzednie, jak ten system cały wygląda, no nie mamy, poza tym, że on jest niby restrykcyjny, ale on jest tylko pozornie restrykcyjny, bo tak naprawdę jest bezzębny, nie mamy żadnych efektywnych narzędzi, które by pozwalały skontrolować te wydatki. Pretekstem dla naszej rozmowy jest Fundusz Sprawiedliwości. To, jak był rozdrapywany dla partyjnych celów przez Solidarną, potem suwerenną Polskę. I to wszystko, ten fundusz miał być rekompensatą od PiS-u za to, że nie podzielił się z Solidarną Polską, z ziobrystami subwencją. I teraz pytanie, czy to, że Ziobro startował z listy PiS-u, ale właśnie nie w formule koalicyjnej, więc kwestia podziału subwencji nie musiała być zapisana w międzynarodowej, w międzypartyjnej umowie, czy to jest źródło problemu? Czy to może być źródło nadużyć? Moim zdaniem może być źródło nadużyć i zobaczmy, co zrobiła suwerenna Polska, wcześniej Solidarna Polska, aby do tych zasad finansowania partii politycznych się nie stosować. Kilkukrotnie Państwowa Komisja Wyborcza zakwestionowała sprawozdanie finansowe Solidarnej Polski, tyle że ten instrument był bezzębny, bo Solidarna Polska jako partia nie popierała subwencji z budżetu. Popierał Prawo i Sprawiedliwość, które w zamian za poparcie suwerennej Polski wystawiło osoby suwerennej Polski zupełnie na listach. Zupełnie niebywały mechanizm. Dało Fundusz Sprawiedliwości i innego rodzaju frukta. I przyzwolenie na grabienie. Tak, i właściwie problemu nie ma, bo Suwerenna Polska, sprawdzałem dzisiaj rejestr partii politycznych, Solidarna Polska nadal istnieje, tam jest prezesem jest Zbigniew Ziobro. Istnieje też Suwerenna Polska jako odrębna partia, więc ta narracja, która była w tamtym roku przedstawiana przez polityków tego ugrupowania, że chodzi o zmianę nazwy, żeby tutaj wyjść frontem do wyborców, prawda, i otworzyć jakiś nowy rozdział, nie do końca jest prawdziwa, bo wydaje mi się, że tutaj znaczenie miały właśnie względy no jednak finansowe. I warto dodać, że podmiotem, który mógł główny podjąć działania, żeby dojść do, jakby skontrolować te wydatki, no jest prokurator krajowy, którym był kto? Przewodniczący Suwerennej Sprawiedliwej Polski. I zamyka się jeszcze w jednym miejscu, bo jak wspominaliśmy o Sądzie Najwyższym i odwołaniu od uchwał PKW, mamy Izbę Kontroli Nadzwyczajnej zakwestionowaną przez europejskie sądy.